Cześć! W dzisiejszym wideo pokażę Wam 10 sposobów, jak przeżyć miesięcznie za 300 euro w Niemczech. Zaczynamy! Pierwszy sposób. Przestań kupować wodę w butelkach i targać te zgrzewki, tylko pij albo wodę z kranu, która nadaje się całkowicie do spożycia i jest zdrowa, albo kup sobie filtr, do którego będziesz wlewał wodę i ma ona zupełnie inny smak niż ta z kranu. To jest jednorazowy zakup, oszczędzasz plastik i swoje pieniądze. 2. Nawet nie uwierzysz, jak dużo środków czystości możesz wykonać za pomocą zmieszania octu i wody. Także zachowaj po następnym środku czystości butelkę pustą, aby potem zmieszać w niej ocet z wodą. I uwierz mi, jest to najlepszy środek do czyszczenia na przykład szyb, ale również przestrzeni w łazience czy w kuchni. A ocet kosztuje ledwo co 80 centów. 3. Zamiast małych butelek do żelu o różnych zapachach, kupuj duże butelki płynów do kąpieli. Skład chemiczny jest zupełnie identyczny żelów pod prysznic i płynów do kąpieli, a taka duża butelka kosztuje 80 centów albo może euro 20 i starcza prawie na miesiąc. Jeżeli jest Ci niewygodnie podnosić za każdym razem z dołu taką dużą butelkę, to przelewaj sobie po prostu z dużej butelki do małej po tych małych żelach pod prysznic. 4. Discounty. Nie kupuj i nie rób zakupów na przykład w Rewe, bo jest tam dużo, dużo drożej. Możesz robić zakupy na przykład w Aldi czy w Lidlu. Wpisz w Google supermarket i Google pokaże Ci, gdzie w Twojej okolicy jest najbliższy taki supermarket, gdzie naprawdę możesz robić te zakupy za dużo, dużo mniej. 5. Rób sobie listę zakupów. Uwierz mi, że to bardzo ułatwia ustrukturyzowane robienie zakupów. Czyli zaplanuj sobie mniej więcej, co chcesz gotować w tygodniu i dzięki temu pójdziesz do sklepu i kupisz dokładnie to, czego potrzebujesz, a nie to, co przyciągnęło akurat Twój wzrok, z czego może nie potrzebujesz albo na co Cię nie stać. 6. Dużą rolę gra ułożenie w lodówce. Nie chcesz marnować produktów, aby nie marnować pieniędzy. Więc ułóż sobie w lodówce na wysokości oczu te rzeczy, jak na przykład ugotowane zupy czy dania, które musisz spożyć w ciągu 2 czy najbliższych 3 dni. Dzięki temu będziesz o nich pamiętał i widział je za każdym razem, jak otwierasz lodówkę, a rzeczy, które mają dłuższą datę ważności, możesz zmagazynować na dole w lodówce, bo nie musisz o nich na co dzień pamiętać. 7. Data ważności. Pamiętaj o tym, że nie zawsze data ważności pokazuje na to, że produkt jest zepsuty. Kieruj się zapachem, węchem i smakiem. Otwórz produkt, pomachaj go, popatrz i sprawdź i spróbuj. Jeżeli nic nie przyciąga Twojej uwagi, że coś jest z produktem nie tak, to śmiało możesz go spożyć. Dzięki temu nie wyrzucasz i nie musisz kupować nowego, więc oszczędzasz. 8. Korzystaj z aplikacji, dzięki którym możesz kupować taniej i jeść w restauracjach, na przykład Too Good To Go. Dzięki tej aplikacji możesz jadać w restauracji i w fajnych lokalach w mieście i po południu odbierać te same danie, które normalnie w ciągu dnia kosztowałoby 2 lub 3 razy więcej, a po południu zostają jakieś konkretne ilości gotowych dań, które restauracja rozplanowała, ale nie sprzedała, więc Ty je możesz odebrać i zabukować i zapłacić szybko PayPalem i wieczorem odebrać za dużo tańszą kwotę. Freechly, jeżeli prowadzisz własnego Instagrama, nawet jeżeli masz tylko 1000 followersów, możesz zaoszczędzić i płacić w restauracji lokalach za swoimi zasięgami. Czyli na przykład jesteś w restauracji, robisz zdjęcie i posta z pobytu tam i dzięki temu dostajesz 50% zniżki, czy nawet nie musisz płacić za całe danie. 9. Rób swoje dania i pewne rzeczy sam, na przykład masło ziołowe. Kupując gotowy produkt jak masło ziołowe, płacisz euro 50, czy nawet 2 euro. A przecież możesz zmieszać również normalne masło i zioła typu szczypiorek, pietruszkę, tymianek i za dużo też tańszą kwotę samemu sobie to przygotować. Oszczędzasz, przy okazji nie magazynujesz plastiku. 10. Z oleju kokosowego możesz zrobić bardzo dużo kosmetyków. Możesz nim w zdrowy i bezpieczny sposób usuwać makijaż, możesz z niego zrobić odżywkę po myciu włosów lub przed myciem włosów, używać jako balsamu do ciała czy jako olejku, żeby ładnie świeciła się skóra. Mam nadzieję, że te rady Wam się przydadzą. Bardzo Wam dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam jeszcze miłego dnia. Cześć!